Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie znał książki, którą dzisiaj zrecenzuję. Jest ona niesamowita, jest ona lekturą szkolną, jest ona jedną z najlepszych lektur szkolnych. Każdy powinien ją znać, a jeżeli jej nie znasz, to tym bardziej powinieneś obejrzeć ten film, a następnie pójść do biblioteki i wypożyczyć tą książkę. Okej, a więc mimo, że trzymałem was w niepewności, to pewnie wiecie, że z tytułu już wiecie, że ta książka to Małe Książę. Książka została napisana w 1943 roku i w tym odcinku poniekąd ją zrecenzuję, poniekąd ją omówię, poniekąd podzielę się swoimi refleksjami na jej temat, ponieważ na tym kanale omawiam, recenzuję, podaję swoje refleksje na temat książek, które niedawno czytałem i właśnie niedawno odświeżyłem sobie książkę Małego Książę i zrobiłem to w języku angielskim. W czasach szkolnych przeczytałem tę książkę po polsku i teraz sobie odświeżyłem wiedzę. Może kilka nowych punktów widzenia zaczerpnąłem z tej książki teraz właśnie po angielsku. I dzisiaj poniekąd ją zrecenzuję, a więc książka została napisana w 1943 roku przez Antoine de Saint-Exupéry. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to się czyta i mówi to imię, więc autor zmarł rok później. I tutaj, jak na ironię przystało, zmarł podczas lotu samolotem. Do końca nie jest jasne, jak zmarł. Niektórzy uważają, że popełnił samobójstwo. Niektórzy uważają, że został zastrzelony podczas wojny, ponieważ właśnie było to podczas wojny. I jakiś tam generał, jakiś tam pilot mówił, że zastrzelił podobny samolot tego samego dnia, czyli 31 lipca, ale nie ma pewności, czy to był akurat Antoine, więc nie jest pewne, jak zginął, czy było to samobójstwo, czy nie. Ale jest to ciekawe, że akurat pisał o pilocie, pisał o samolocie i zginął w podobny sposób i tylko rok później, więc samobójstwo jest prawdopodobne. Okej, i ta książka to po prostu klasyk, który każdy zna, każdy lubi. Myślę, że niewątpliwie spotkałeś się z wieloma cytatami z tej książki na Facebooku czy gdzieś, ponieważ ludzie powielają cytaty z tej książki. Taki najpopularniejszy cytat brzmi i został on wypowiedziany przez Lisa z tej książki i brzmi: najważniejsze niewidoczne dla oczu, prawdziwie widzi się tylko sercem. Jakoś tak mniej więcej to brzmiało i oczywiście jest to głębokie i niedosłowne, ale jest to na pewno piękny cytat i myślę, że trochę jednak takie udostępnianie go zepsuło ten cytat, ale dalej jest to spoko cytat, więc jest git. Okej, i tak jak mówiłem, już w podstawówce czy tam w gimnazjum czytałem tą książkę. Teraz sobie do niej wróciłem już po angielsku w formie audiobooka, ponieważ przyczyniam się, zaczynam czytać i słuchać książek po angielsku. I właśnie zacząłem od czegoś prostego i był to Mały Książę. Uważam, że to była dobra książka. I dodatkowo uważam, że każdy co 5-10 lat powinien czytać tę książkę ponownie, ponieważ myślę, że na przestrzeni 5-10 lat punkt widzenia, ogólnie myślę też, że mindset bardzo się zmieniał u każdego i możesz inne rzeczy wyciągnąć z tej książki, więc to na pewno jest na plus. Okej, i właśnie ciekawą rzeczą w tej książce jest to, że są pokazane różne perspektywy z różnych, od różnych osób, od różnych rzeczy, nie do końca osób. Na przykład bardzo ciekawa była perspektywa rośliny na pustyni, na ludzi. Roślina uważała, że ludzie to są, no po prostu to są istoty żyjące bez korzeni, przez co wiatr nimi miota jak chcą i dlatego się ruszają. Takie myślę, że niekoniecznie można coś z tego wyciągnąć, ale jest to ciekawe. Tak samo ciekawą perspektywę pokazał nam lis na ludzi, na ich zachowanie, na kury i tak dalej. To też było ciekawe. I ogólnie jest tam dużo ciekawych perspektyw od różnych ludzi. Ci ludzie diametralnie się różnią, więc naprawdę jest to coś, co jest bardzo fajne w tej książce. Dalej mamy dużo filozoficznych wątków. Naprawdę myślę, że każdy rozdział wnosi jakiś filozoficzny wątek, nad którym można dyskutować godzinami. Więc to też jest na pewno duży plus tej książki. Okej, i kolejną ciekawą sprawą jest to, że mamy tam mnóstwo motywów, a te najpopularniejsze, te
najbardziej uwypuklone, to motyw przyjaźni z lisem oczywiście, ale nie tylko, bo także z pilotem. I drugi motyw to motyw miłości, miłości do swojej róży, miłości, myślę, że pewnego rodzaju tragicznej i takiej ciekawej. Więc naprawdę są to takie najpopularniejsze motywy, ale tam jest więcej tych motywów. I tym książka się wyróżnia, że naprawdę ma bardzo, bardzo dużo motywów, mimo swojej małej objętości. Okej. I fajne też w tej książce było to, że każda planeta, na którą odwiedzał mały książę, z tych mniejszych planet poza Ziemią, które tam odwiedzał, pokazywała jakąś cechę ludzką, jakąś cechę właśnie, która charakteryzuje osobę dorosłą, osobę poukładaną, jakby nie do końca poukładaną, bo na przykład pijak nie był poukładany, i pokazuje różne cechy dorosłych, takie, myślę, że było to też ciekawe i też na pewno duża wartość jest w tym i można nad tym rozmyślać i analizować to. Okej, i właśnie książka jest niesamowita, ponieważ ma mniej więcej 120 stron, tam audiobook ma 2 godziny, więc to jest prawie jak nic, a naprawdę tyle, ile wartości do sobą niesie. I współczynnik wartości do długości książki, myślę, że można nawet powiedzieć, że jest najlepszy ze wszystkich książek, które czytałem. Współczynnik wartości do długości książki. Naprawdę to niesamowicie się uzupełnia i niesamowicie dobry jest ten współczynnik. Okej. I uważam, że książkę powinien przeczytać każdy, bez wyjątku, ponieważ książka nie jest długa, więc naprawdę nie będzie to problem, a zahacza dużo ciekawych wątków. I jak jesteśmy na jakimś etapie w życiu, to możemy na przykład skupić się na czymś, 5 lat później możemy się skupić na czymś innym. I tutaj przychodzę do tego, że uważam, że tą książkę powinno się powtarzać i czytać ją ponownie co 5-10 lat i odkrywać nowe, ciekawe rzeczy w niej. Książka już jest za darmo na wolnych lekturach, z tego co wiem, i na YouTubie są różne audiobooki, więc naprawdę jest w czym wybierać. Okej, i napisz w komentarzu, co ty uważasz o tej książce, jaki był twoim zdaniem najlepszy motyw, najlepsza filozoficzna zagwozdka, najlepszy może fragment tej książki. Napisz i chętnie też przeczytam, może ja na coś nie skupiłem uwagi swojej, a ty na to skupiłeś i no i po prostu możemy wspólnie się uczyć i wspólnie wymieniać doświadczenia i stawać się lepsi. Więc napisz mi w komentarzu, jeżeli przeczytałeś tą książkę, co najlepszego w niej znalazłeś. Dzięki ci za ten odcinek. Jak widzisz, nagrywam to bez cięć, więc czasem są jakieś potknięcia językowe, jest to naturalne moim zdaniem i z każdym odcinkiem chcę to eliminować, więc napisz w komentarzu, może poradź mi coś. Dzięki, cześć.